Laudetur, laudetur. Jarosław Kaczyński, czyli jak puszczają zwieracze umysłu. To, co obserwujemy w Sejmie na pierwszych posiedzeniach, naprawdę cieszy serce. Albo jest to demencja, albo puszczają panu Kaczyńskiemu zwieracze umysłu. Teksty do Tuska, w których nazywa go chamem, lumpem, niemieckim chamem, jego widoczne roztrzęsienie, rozdygotanie świadczy, że utrata władzy przebiega, naprawdę wchodzi tak ciężko. Władzy, przynajmniej jedynego, czego miał tak naprawdę, nie mając życia osobistego, żadnych zainteresowań, pasji, relacji międzyludzkich, że dygot straszliwy dziadziusia dotyka, cieszy jedno. Utrata chyba już kontaktu z rzeczywistością. Im bardziej będzie agresywny, prostacki, chamski, zarazem mówiąc o tym, jak to Witek czy on reprezentują ten wyższy poziom w przeciwieństwie do prostaków z podwórka, z Platformy. Oni, żoliborska inteligencja od prac z marksizmu, leninizmu. Wtedy był marksizm, leninizm w pracach, w Bida, pracach doktorskich. Dzisiaj byłoby kropidło i szkodliwość masturbacji i, uwaga, aborcje i prezerwatywy jako Holokaust. Im bardziej będzie tracić kontakt z rzeczywistością, im bardziej będzie agresywny, prostacko agresywny, uważam, że tym lepiej. Tym większe szanse na upieprzenie kolejnych wyborów, a to ważne, samorządowych i europejskich. Także dałby Bóg, żeby zwieracze umysłu puszczały jeszcze bardziej. Ramen, ramen, ramen.